Wiosenne targi krajowe w Poznaniu. Wicepremier Szyr gospodarskim okiem ocenia nową produkcję na potrzeby rynku. W meblarstwie lody ruszyły na całym froncie. Nawet małe zakłady przemysłu terenowego odchodzą od obrzydliwych landar. Pomysłowe, kombinowane sprzęty uwzględniające mały metraż naszych mieszkań. Przemysł jest gotów. Kolej na zamówienia handlowców. Ładne żyrandole są kroplą w morzu brzydoty. Królestwo tysiąca i jednego drobiazgu. Wspólne dzieło z Połem i Argedu. Domowe ekspresy, łyżki, sitka, szufelki, aż ślinka cieknie wszystkim paniom domu. Przemysł elektrotechniczny i precyzyjny też się na targach postawiły. Powoli, krok za krokiem, zaczynamy się uniezależniać od importu. Są nawet polskie szybkowary, a roboty kuchenne już w drodze. Wytwarzamy nie tylko okręty i frezarki, lecz także śrubki, zawiasy i gwoździe. Aleśmy czasów dożyli. W tej branży zawsze panował smutek i beznadzieja. Chyba najbrzydsze zabawki świata. Cudów na targach oczywiście nie pokazano, ale coś się już zaczyna ruszać. Konfekcja dziecięca zebrała sporo pochwał. Nowości tegorocznych targów to mniej więcej wyrównany poziom produkcji zarówno małych spółdzielni, jak i wielkich fabryk odzieżowych. Parę fabrycznych wzorów można by spokojnie posłać na niejedną rewię mody. A nowe modele damskich butów mogą poważnie zagrozić obrotom komisów. Handel zawarł na targach transakcje na wiele miliardów złotych. Kupowano tylko najlepsze wyroby. Zgasło zielone światło dla tandety i brzydoty. Na dziedzińcu wawelskim kilometrowa kolejka. Mieszkańcy miasta i wycieczki z całej ziemi krakowskiej. Do renesansowych komnat wróciły wreszcie arrasy. Nie krzyczą już opustoszałe ściany. Wnętrza zamkowe odzyskały swój prawdziwy kształt, ten sam co przed 400 laty. Pośród zabytkowych sprzętów odzyskane skarby i pamiątki po ostatnim z Wielkich Jagiellonów zablysnęły pełnym blaskiem. Tutaj i tylko tutaj będzie teraz ich miejsce. Słynęła kiedyś Warszawa z rzemiosła szewców i cukierników, ale teraz zasłynie chyba z własnej huty i ludzi, którzy robią stal. Nasz operator wybrał się do Młocin, żeby podpatrzeć przy pracy warszawskich hutników w pierwszym pokoleniu. Suwnicowy Kazimierz Bugajew pracuje w hucie dopiero od 3 lat. Warszawiak Henryk Mitek pełni odpowiedzialną funkcję pierwszego wytapiacza przy piecu elektrycznym, chociaż ma tylko 23 lata. Powoli i nie bez trudności kształtuje się w młocińskiej hucie wielotysięczna załoga robotnicza. Dyscypliną i znajomością fachu nie dorównuje jeszcze Ślązakom, ale cóż, każdy początek jest trudny. Wojciech Leszczyński, technik samochodowy, i Walenty Graliński, jeden z niewielu zawodowych hutników. Jak w martenowskim Tyglu odpadają amatorzy łatwej roboty, krystalizują się charaktery i przyzwyczajenia. Zdemobilizowany oficer Tadeusz Gałązka pracuje dziś jako drugi kowal. W tej kuźni powstaje nie tylko szlachetna stal. W stolicy Górnego Śląska ruch budowlany jak nigdy. Na rynku znikają pod kilofami zmurszałe rudery. W centrum miasta i na dalekich przedmieściach coraz więcej nowoczesnych, wygodnych domów. Budownictwo mieszkaniowe na całym Śląsku, a szczególnie w Katowicach, może się poszczycić pięknymi efektami. Może dlatego, że tutaj było zawsze najwięcej drewnianych but i ciemnych, brudnych czynszówek. Katowicka Rada Narodowa nie próżnowała przez minioną kadencję. Na osiedlu Ligockim nowa jasna szkoła. Szybciej niż planowano ruszyły pociągi elektryczne do Tych. Dotychczasowy dorobek i zamierzenia na przyszłość to temat wystawy Katowice wczoraj, dziś i jutro. Za 2-3 lata zamiast makiet kronika pokaże gotowe domy. O handlu nikt teraz złego słowa nie powie. Najlepiej w kraju urządzony salon radiotelewizyjny. Płytę można przesłuchać i w ten sposób. A telewizory idą tu jak woda. Rada Narodowa zadbała o rozbudowę sieci handlowej nawet na najdalszych peryferiach.
Ślązaczki prawie już nie stoją w kolejkach. A nocą przybysze z innych miast zadzierają głowy do góry i zazdroszczą, ile neonów. Katowice to najlepiej oświetlone miasto w Polsce. Rezultat wysiłków Rady i współpracy przemysłu. Gdzieś pod Mokle w powiecie Sulechów. Na pozór jak każda inna. A jednak popatrzmy sami. Kurs kroju i szycia w Wiejskim Domu Kultury. Mieszkańcy wsi zbudowali dom własnymi rękami za własne pieniądze. W świetlicy wspólny telewizor zakupiony z gromadzkiego funduszu. Nieźle zaopatrzona biblioteka. Jest co poczytać w jesienne i zimowe wieczory. Prawie wszyscy mieszkańcy korzystają z czytelni. Motoryzacja nie jest tutaj pojęciem nieznanym. Własna Warszawa i własny ciągnik to dorobek Franciszka Michalskiego. Miejscowe kółko rolnicze stale nabywa nowe maszyny. Na lubuskiej glebie najlepiej udają się sadzeniaki. Opłacalna to uprawa, można na niej nieźle zarobić. Prywatnych samochodów będzie wkrótce więcej. Żaden cud się w Podmoklu nie zdarzył. Mieszkańcy wsi potrafili po prostu połączyć interes własny i wspólny. Takich kółek jak najwięcej. Malarka z Lublina Maria Urban wystawia swe prace w Stołecznym Domu Kultury. Największe zainteresowanie wzbudziła seria dziecięca. Krytyka dopatrzyła się pokrewieństwa artystycznego z Tadeuszem Makowskim. Malarka zachowuje jednak własny, bezpośredni sposób opowiadania o dziwnym i ciekawym świecie dzieci. W Zachęcie interesujący przegląd wielostronnej twórczości zmarłego niedawno plastyka brazylijskiego Lazara Segala. Związany niegdyś z ekspresjonizmem, Segal znalazł wkrótce własny język artystyczny. Drut kolczasty, obraz olejny. Pole bananowe. Twórczość Segala zawsze obierała za temat ludzkie cierpienie, pracę i radość. Był również rzeźbiarzem. Na wystawie zgromadzono kilkadziesiąt niewielkich, sugestywnych rzeźb w brązie. Najbardziej apetyczny ładunek, jaki się po wojnie pojawił w naszych portach. Banany z Gwinei. Najbardziej apetyczny i zarazem najbardziej rozkapryszony. Transport bananów to cała skomplikowana wiedza i kosztowna operacja. Natychmiast po przyjeździe aklimatyzacja w dojrzewalni. Temperatura 20 stopni, żeby nam się towar nie przeziębił, bo delikatesy zbankrutują. Mimo że kupujemy wyłącznie pierwszy gatunek, duża część bananów choruje w dojrzewalni. Trzeba je oddzielić, żeby nie zaraziły zdrowych. 6 ton opuszcza codziennie gdańską dojrzewalnię. A więc od dzisiaj młodzież pozna smak żółtego banana nie tylko z opowiadania babu. W kalendarzu od dawna już wiosna, więc pora, żeby zakwitły wszystkie kwiatki. Mój ogródek świadczy o mnie. Oto hasło kapeluszników na nadchodzący sezon. W każdej chwili można ogródek zlikwidować. Sama wybierasz, sama przewracasz, zupełnie jak w sklepie samoobsługowym. Nie wiadomo, czy nowa moda się przyjmie. Kapelusznicy chcą pozbawić kobiety połowy przyjemności. Ale w dobie oszczędności inwestycji warto ten projekt przedyskutować na posiedzeniu Komitetu Małżeńskiego. Uczestnicy obozu treningowego wybrali się na poranną przejażdżkę. Wszystkie style, wszystkie konkurencje. Wyników oczywiście nikt nie punktuje, bo to taki sobie spacerek dla zaprawy. W kalendarzu wiosna, to prawda, ale w górach kabardyńsko-bałkarskich na Kaukazie sezon narciarski dopiero się zaczął.